agresywny duchowny. Ksiądz, czy może ksiądz być agresywny, wręcz nawet niebezpieczny i nieprzewidywalny? Myślę, że chyba tak. A dlaczego dzisiaj miała właśnie nie tak dawno, chwilę temu, sytuacja taka, że przejeżdżając przez jedno z wsi na Roztoczu, zobaczyliśmy połamane drzewa, w nocy była wichura, no i skoncentrowaliśmy się na tych drzewach, że gigantyczne, piękne kasztanowce, no, zostały połamane. Zew natury, normalna sprawa, nic takiego, ale okazało się, że w trakcie realizacji nagrywania tylko i wyłącznie tych drzew podjechał samochód, wyszedł z tego auta mężczyzna, po cywilnemu zwyczuwalno lekko wonię alkoholu, no i zaczął tutaj mówić, co, po co to się nagrywa i tak dalej. Ja więc mówię bardzo grzecznie, że to jest do celów edukacyjnych, pokazać, że nocy była burza, no jaki zniszczeń dokonała, no nie, bez pokazywania jakichś twarzy czy jakichkolwiek innych obiektów. I mówię o takim planie. Okazało się, że to był ksiądz z pobliskiej parafii, no i ten mężczyzna zaczął się tutaj zachowywać wobec mnie, wobec nas, bo nie byłem sam, byłem też z Kruszynką, agresywnie. Między innymi zaczął tutaj mnie legitymować, czy ja jestem dziennikarzem, no czy okazało się, że mnie bardzo dobrze zna. Okazało się też, że on mówi, że też jest dziennikarzem i tutaj pokazał swoją legitymację na zasadzie takiego machania. No i okazuje się, ja zadałem pytanie, gdzie jest zarejestrowany, pod jakim numerem, skąd ta w ogóle legitymacja dziennikarska. No i tutaj się wywiązała rozmowa, szanowni państwo, będzie to upublikowane. Mało tego, doszło do takiej chęci użycia siły fizycznej względem mnie, między innymi tutaj na zabraniu mi kamery. Mało tego, ten pan, bo ja cały czas na pan się do niego zwracałem, nie mówiłem, że jest księdzem, nie tytułowałem go, po rękach go nie całowałem, jak to kiedyś sobie tego życzyli, i w każdym razie grzecznie mówiłem, zwracałem się jego na pan. Proszę państwa, człowiek był na tyle nieprzewidywalny i impulsywny, że odjechał, w pewnym momencie wrócił zaraz z powrotem, no i mało mnie nie rozjechał samochodem swoim własnym. Oczywiście groził tu mi sądem, tam, tego typu historie, będzie to pokazane. Dlaczego o tym mówię? Bo proszę państwa, niewiarygodne, szokujące i zaskakujące jest to, nigdy bym się tego nie spodziewał, że ksiądz, jakiś ponoć proboszcz, może się zachowywać tak przerażający, impulsywny sposób. Powiem tak, nie dam się zastraszyć, tym bardziej jakiemuś księdzu, który ma w suma, z tego co wiem, suma summarum, bardzo negatywną opinię. Mało tego, okazuje się, że ten ksiądz ma inne słabości. Nigdy nie chciałem tego tematu ruszać, bo myślę sobie, dobra, sprawy kościelne i temu podobne historie, to nie leżą w mojej gestii, ale niestety, dzisiaj zaatakowano mnie nie po raz pierwszy, ta osoba zaatakowała mnie więcej niż raz. Będzie to opublikowane, będzie to pokazane ku przestrodze, komu się spowiadamy, komu mówimy, kogo po rękach całujemy. Każdy ma wolność słowa i wyznania i to jest prywatna sprawa każdego człowieka, ale wiem, że ten adres to jest błędny. Nie dziwię się, że dochodzi do napadów, pobić, rozbojów, skoro osoba duchowna, rzekomo głosząca miłość, wybaczanie i temu podobne takie bzdetów opowiadanie zambony, mówi to, co mówi, a na co dzień zachowuje się w sposób agresywny i przerażający, to myślę, że to nie jest dobrze. Dlatego zostanie to upublicznione, pokazane. My jesteśmy teraz w trakcie realizacji. Przed kolejną inny materiał będziemy realizowali, ale dzisiaj to się ukaże w przestrzeni publicznej. Dlatego byście państwo sami sobie zobaczyli i ocenili, jak to wszystko wygląda. Skończyły się czasy krucjat, skończyły się czasy mordowania innych, tak zwanych innowierców, gdzie swego czasu wiadomym jest, ile ofiar pochłonęła właśnie taka polityka kościelna. Mało tego, ile dzieci jest gwałconych, ile dzieci jest wykorzystywanych, ile majątków jest przejmowanych, bo to ksiądz taki, bo to ksiądz inny, bo jak to sobie wycierają usta, Bogiem. A tak nie powinno być. Dlatego to pokażemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.